No cóż, przychodzi taki moment w karierze zawodniczej i w karierze sędziowskiej, że trzeba sobie powiedzieć stop. Może to nie jest tak do końca, że ja chciałem powiedzieć stop, ale przepisy Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej FIDA zdecydowały, że nastąpił kres mojej kariery sędziego międzynarodowego. Stąd też ta plakietka z wyrazami uznania za wspaniałą karierę sędziowską. Trudno to nazwać, aczkolwiek jeżeli karierą jest to, że się sędziowało najważniejsze imprezy na świecie, typu Mistrzostwa Europy, Świata, Igrzyska Olimpijskie, to coś takiego było. Rzeczywiście sędziowanie stworzyło mi szansę bliskości mojej ulubionej dyscypliny, ukochanej dyscypliny sportu zapasów. Ja byłem z zapasami związany cały czas jako zawodnik, później jako trener i w końcu jako sędzia. To dawało mi możliwość bycia cały czas, jak to się mówi, zapasa. Trudno mówić o sobie, ale najbardziej ceniłem sobie opinię zawodników i trenerów, którzy powiedzieli, że jeżeli Supron sędziuje, nie obawiamy się o wynik. To było miłe. To były naprawdę spore komplementy. Cieszyłem się, że mogłem w jakimś stopniu kreować przepisy zapaśnicze, żeby jednak walki były oceniane przez sędziów w ten, a nie w inny sposób, po to, żeby były one bardziej czytelne, po to, żeby ta dyscyplina była popularna. No miło, jak ja to mówię, na koniec kariery człowiek zaczyna zbierać pamiątki, zdjęcia z różnych miejsc i to będzie kolejna pamiątka do mojej dosyć bogatej kolekcji różnych plakietek, medali zapaśniczych, którą sobie umieszczę. Tą umieszczę już w domu, bo mam różnie w klubie, w Muzeum Sportu. Jeszcze gdzieś tam są, ale to już będzie w domu. Tych ostatnich już nie oddaję nikomu, także cóż, nie żegnam się z zapasami, bo z zapasami będę cały czas związany, ale z karierą sędziego międzynarodową niestety już tak. Do widzenia.